Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat, bo temat o powstaniu jednego z największych obecnych mocarstw na świecie, czyli Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ale zanim w ogóle Ameryka Północna była skolonizowana, co tam się znajdowało? No wiemy, że żyły tam liczne plemiona Indian, no część się zachowała po dzień dzisiejszy, szczególnie przy terenach Wielkich Jezior czy terenach wschodniego wybrzeża mieliśmy najbardziej rozwinięte z nich, czyli plemiona Irokezów i Huronów. Inne takie ważniejsze, które warto kojarzyć, a zajmowały się one głównie myślictwem i zbieractwem, to Siuxi, czy też inaczej Dakoci, Cheyenne, Comanche i Osage'owie. Plemiona te już mieszkały na wielkich równinach i preriach znanych nam pewnie z westernów. Także na południowym zachodzie mieliśmy także takie dwa wyróżniające się, to Apache i Navajowie. Pewnie wiele z tych nazw jest dla was znajomych, jakoś się to przewija w kulturze, szczególnie w filmie. Ciężko oszacować, ile było tych Indian. Mówi się, że do 10 milionów mogła dochodzić ich populacja, co oznaczało, że Indian początkowo było znacznie więcej niż oczywiście kolonizatorów. Jednak Indianie nie widzieli w białych żadnego większego zagrożenia. Często z nimi handlowali, ale także w przypadku jakichś konfliktów wszystko, na czym to się kończyło, to po prostu kłótnie między plemionami indiańskimi, które nie umiały się między sobą dogadać, zakopać toporów wojennych raz na dobre i wypędzić białych kolonizatorów. I dlatego biali zazwyczaj wypierali Indian z ich własnej ziemi. Większość kontynentu amerykańskiego zajęli Hiszpanie początkowo, ale już w XVI wieku nad rzeką Świętego Wawrzyńca pojawiają się Francuzi pod wodzą Jacques'a Cartiera. Wtedy obszar ten nazywany był Nową Francją i leżał na terenie obecnej Kanady. Zaczęto w XVII wieku go kolonizować. W 1608 roku założono Quebec, no to były te tereny, nie? Dzisiejszej Kanady. W 1608 roku założono Quebec, później Francuzi zaczęli się interesować terenami Luizjany, czyli już tutaj. Tam prowadzili handel z Indianami, urządzali sobie polowania i zdobywali cenne wtedy skóry zwierząt. Mało natomiast chciało się tam pojawiać osadników. W połowie XVIII wieku było ich zaledwie około 60 tysięcy, co później także zdecydowało o francuskiej klęsce w sporze o kolonię. U ujścia rzeki Hudson Holendrzy założyli tak zwane Nowe Niderlandy. Tam też założyli miasto Nowy Amsterdam, które później zostało przekształcone w Nowy Jork. Wykupili Manhattan za garstkę świecidełek. To były początki dzisiejszych, jednych z najsłynniejszych miejsc w Ameryce. Później wyparli ich stamtąd Anglicy, właśnie zmienili nazwę z Nowego Amsterdamu na Nowy Jork, także stworzyli tam New Jersey. I chociaż angielskie próby dalszej kolonizacji Ameryki kończyły się zazwyczaj fiaskiem, to dopiero w następnym stuleciu, w wieku XVII, Anglia stała się najbardziej aktywną grupą, jeśli chodzi o osadnictwo. W 1607 roku mamy założenie osady Jamestown w Virginii, która początkowo, mimo olbrzymich strat w ludziach przez choroby, w ogóle nieprzystosowanie do tamtejszego klimatu, przetrwała te trudności. Miasto w zasadzie istnieje do teraz, czyli 1607, założenie Jamestown. Założenie Jamestown. Okej. Większość osadników, którzy przybywali, szczególnie z Anglii, byli Purytanie. Mówiliśmy, że oni szukali nowego świata, w którym mogli żyć na swoich zasadach. Uciekali przed represjami, szczególnie za panowania Stuartów. I taki najsłynniejsza ich grupa przybyła w 1620 roku na statku Mayflower. Przybyła do Ameryki, założyła swoją osadę, w której spisali umowę, która normowała zasady funkcjonowania nowej osady.
I to się uznaje za jeden z pierwszych w dziejach przykładów tak zwanej umowy społecznej, czyli 1620, możemy sobie zapisać. 1620 przybywa do brzegów Ameryki statek Mayflower z Purytanami. Okej. No i oni piszą tą pierwszą umowę społeczną. Purytanie przybyli na miejsce dzisiejszej osady Plymouth. Możemy to sobie też zapisać. No i zawarli tą umowę społeczną, która zresztą się nazywała Mayflower Compact. To dla tych takich bardziej zainteresowanych można sobie zapamiętać Mayflower Compact. No, Anglicy do połowy XVIII wieku utworzyli tam już 13 kolonii, wszystkie raczej rządziły się takimi zasadami tych Purytan, połączone mocno z wiarą, chciały nowego, sprawiedliwego świata, chciały go tam właśnie utworzyć. Te 13 kolonii zamieszkiwało około 2,5 miliona białych ludzi i pół miliona niewolników z Afryki. No i wtedy w poszczególnych systemach mieliśmy znaczy w poszczególnych koloniach mieliśmy co prawda lekko różniące się systemy gospodarcze. Tak na północy i w środku można by rzec dominowały raczej rodzinne farmy, a na południu wielkie plantacje bawełny i tytoniu, które się utrzymywały z pracy niewolników. Ten podział utrzymał się na bardzo, bardzo długo. Wpływało to także na to, że na południu silną pozycję w społeczeństwie miała arystokracja, właściciele tych plantacji, na północy za to była względna równość między kolonistami, takie dążenia bardziej republikańskie. No ale niestety wszystko tam się tak pięknie nie układało, gdyż większość kolonii była zarządzana przez gubernatorów przysyłanych z Anglii i oni mieli zarządzać lokalnymi społecznościami, pomimo że tak naprawdę nie interesowały ich za bardzo te problemy, nie byli stamtąd. Każde kolonie jeszcze miały swoje lokalne samorządy, a gubernatorowie niekoniecznie się znali na tych problemach. Oni mieli też inne systemy wyborcze, które opierały się na zasadach w sumie najbardziej takich republikańskich, by nie powiedzieć demokratycznych w skali ówczesnego całego świata, gdyż wtedy ci wszyscy koloniści, osadnicy, to warto sobie docenić, to byli w większości ludzie wykształceni, doceniali bardzo kształcenie, obok kościołów zaraz budowali szkoły, założyli 5 uniwersytetów. Między innymi wtedy na przykład powstał na pewno Wam znany Uniwersytet Harvarda w XVII wieku. I byli oni przez to bardzo dobrze oczytani, wykształceni, doceniali tą wagę koloniści. Czyli to byli ludzie tacy, można by powiedzieć, na poziomie, nie same łachudry. Oczywiście zawsze się zdarzają wyjątki, ale taki ogół był dość porządny. No i chcieli oni jak największej niezależności od tej Anglii, która ich zaczęła stopniowo coraz mocniej krępować. No Anglii to oczywiście nie było na rękę, to miało być ich kolonie, miałby to być ich rynek zbytu, miejsce, z którego mogli czerpać jakieś surowce i sprzedawać je na kontynencie i ewentualnie odsyłać jakieś nadwyżki ludności w Anglii, gdyby się takie zdarzyły. Dlatego nie dopuszczano do powstawania manufaktur i przez liczne monopole ograniczano możliwości kupna towarów. Głównie narzucano, żeby kupować towary sprowadzane z Anglii. W ten sposób władze chciały ograniczyć rozwój kolonii, które rozwijały się bardzo szybko, bardzo gwałtownie. Także ten rozwój oczywiście powodował logicznie konflikty z lokalnymi, czyli z Indianami. No i wciągały kraj w wojnę z sąsiadami, czyli z Hiszpanią i Francją. Między innymi to starcia przecież między osadnikami z Virginii a Francuzami z Kanady stały się jedną z przyczyn wojny siedmioletniej, o której sobie mówimy na jednej z poprzednich lekcji. No co prawda w wojnie siedmioletniej akurat Anglia wygrała i zyskała wtedy Kanadę i tereny na wschód od Mississippi. Co sobie możemy zobaczyć trochę, jak się sytuacja później plasowała. W roku 1774 widzimy, Anglia zajęła już znaczne tereny Ameryki Północnej, tutaj mamy Hiszpanię, a Francja została tymczasowo wyparta, później Francja jeszcze zyska tutaj te tereny Luizjany, które później zresztą Stany Zjednoczone od nich odkupią na początku XIX wieku. No, wgłębiać, ale był to konflikt też, który wyczerpał bardzo obie strony. Anglia chciała oczywiście pokryć sobie te straty i zaczęła narzucać na kolonie różnego rodzaju podatki. Jednym z takich najbardziej
denerwujących był tak zwany Stamp Act, czyli opłata stemplowa, która nakładała obowiązek ostemplowania każdej gazety, książki, umowy prawnej, czy nawet jakichś głupich kart do gry, oczywiście odpłatnie przez urzędnika. Kolonistów to bardzo zdenerwowało, powiedzieli oni pod hasłem żadnego opodatkowania bez reprezentacji, uznawali bowiem, iż nie można na nich nakładać takich idiotycznych podatków, jeśli nawet nie mają reprezentacji swojej własnej w parlamencie. Wybuchły wtedy zamieszki, bojkotowano towary angielskie i pod wpływem tego wszystkiego Londyn wycofał nałożone opłaty stemplowe, nałożył jednak nowe, wysokie cła, co powodowało dalsze oprotestowanie angielskich towarów. Anglicy, którzy je mimo to kupowali, znaczy osadnicy, którzy mimo to wszystko kupowali te towary angielskie, byli przez innych kolonistów napadani, bici i często ośmieszani w sposób taki, iż tarzano ich w smole, a później w pierzu i wyglądali przez to jak takie kurczaki. No i w ten sposób wystawiano ich na pośmiewisko publiczne. Londyn w końcu wycofał się z większości narzuconych ceł, ale w 1773 roku przyznał Kompanii Wschodnioindyjskiej monopol na sprzedaż herbaty koloniom, co oczywiście wywołało sprzeciw osadnikom, gdyż holenderska herbata była znacznie tańsza. No i osadnicy bali się, że jeśli ustawa o herbacie, tak zwany Tea Act, będzie pierwsza, później dalej będzie narzucanie kolejnych angielskich towarów, w końcu Anglia zlikwiduje wolny handel z koloniami. Dlatego powstała mała opozycja, na czele której stanęli kupcy. I po ogłoszeniu tego aktu trzy statki Kompanii Wschodnioindyjskiej, które miały herbatę w załadunku, przybyły do Bostonu, który był wtedy najważniejszym portem w Ameryce Północnej. I grupa mieszkańców przebrana za Indian wieczorem zakradła się na statki i zaczęła wrzucać tą herbatę do wody. Miało to miejsce w roku 1773 i nazywamy to bostońskim piciem herbatki, czy też Boston Tea Party. 1773, bostońskie picie herbatki. Picie herbatki. Co się uważasz za jeden z pierwszych właśnie takich protestów przeciwko władzy? Jednak to nie był pierwszy taki wybryk, bo przed bostońskim piciem herbatki w Bostonie działo się coś jeszcze. Mieliśmy wcześniej jeszcze tak zwaną masakrę bostońską w 1770 roku, kiedy to kiedy osadnicy protestowali przeciwko tym cłom. Cłom tak zwanym Townshenda, też dla bardziej zainteresowanych można sobie zapamiętać. Protestowali przed tym, zaczęli rzucać wstających tam żołnierzy śnieżkami, jakimiś tam kawałkami lodu, śmieciami, i żołnierze to prawdopodobnie nie zrozumieli rozkazu albo jakoś tam działali pod jakimiś innymi impulsami, oddali salwę, zginęło 5 cywili, oczywiście koloniści uznali to coś niedorzecznego, później żołnierzy uniewinniono w sprawiedliwym procesie, co ciekawe bronił ich John Adams, o którym sobie zaraz jeszcze powiemy, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych bronił wtedy Brytyjczyków. No ale to później bostońskie picie herbatki to były takie początki tej wrzawy, jaka zaczęła się pojawiać na terenie kolonii. Do kolonii przysłano 10 tysięcy angielskich żołnierzy, rozlokowano ich w domach kolonistów i na ich utrzymanie. Oprócz tego tereny na zachód od Apalachów podporządkowano zarządstwu w Kanadzie. Obszary te były zamieszkiwane wtedy wyłącznie przez Indian, dlatego uniemożliwiono przez to kolonizację dalszych, były one wyłączone spod dalszej kolonizacji. Postanowienia te okazały się później błędem politycznym władz, dlatego iż przeciwko nim zjednoczyła się większość społeczeństwa kolonii angielskich w Ameryce. I w 1774 roku w Filadelfii, która była wtedy stolicą kolonii Pensylwanii, koloniści zwołali pierwszy kongres kontynentalny. Udział w nim wzięli przedstawiciele 12 kolonii bez Georgii, bez tej 13. Wtedy kongres uchwalił co prawda deklarację wierności wobec króla Jerzego, wtedy Jerzego III, i zobowiązał się nawet pokryć straty Kompanii Wschodnioindyjskiej w związku z tym handlem herbatą, ale jednocześnie potępiał ustawy, które miały represjonować ludność i dalej głosił bojkot towarów angielskich. No i także zdecydował do utworzenia oddziałów samoobrony, czyli tak zwanej milicji. Czyli 1774
1774 mamy pierwszy kongres kontynentalny. Teraz może trochę wam przewinę. Tutaj już widzimy, co się będzie działo, ale tutaj, żeby było widać te 13 kolonii zaznaczonych tym bardzo czerwonym kolorem, tym ciemniejszym, nie tym takim różowawym. No później przez kolejne bojkoty doszło do pierwszego starcia z siłami angielskimi w 1775 roku pod Lexington. Wtedy angielscy wojskowi chcieli odebrać milicji kontynentalnej działa. No Anglia wtedy co prawda zwyciężyła, bo koloniści byli słabi, uzbrojeni i tak dalej, ale zadali jej dużo strat. I wtedy w maju 1775 roku zebrał się drugi kongres kontynentalny i przedstawiciele kolonii postanowili walczyć w obronie swoich własnych praw, swojej wolności i powierzyli dowództwo nad milicją znanemu nam pewnie Jerzemu Waszyngtonowi, którego zaraz ujrzymy, jak sobie później trochę przewiniemy. Jeszcze on się będzie tam pojawiał. Wtedy milicja opanowała teren 13 kolonii, ale atak na Kanadę się nie powiódł. W trakcie tych walk do głosu dochodziła także potrzeba ogłoszenia niepodległości, którą sformułował Anglik Thomas Paine. Czy może muszę zapisać Thomas Paine? Potrzeba niepodległości. Jeszcze może sobie zapiszmy te daty, które się pojawiły w międzyczasie. 1775, bitwa pod Lexington. I także mamy drugi kongres kontynentalny. Drugi kongres kontynentalny. Okej. Drugi kongres kontynentalny. Wróćmy teraz do Thomasa Paine'a. Uznał on, że nowy świat, te nowe kolonie mają być ojczyzną wolnych ludzi, tak, Amerykanów, tak jak już teraz mogli się nazywać, i oni mają naturalne prawo do zjednoczenia się i walki o swoją niepodległość i powinni walczyć z tym tyranem. Tutaj wszystko to zawarł w broszurce Zdrowy Rozsądek, wydał ją w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy, co na tamte czasy było naprawdę bardzo imponującą liczbą. Trafiały one głównie do wykształconych ludzi nastawionych bardzo republikańsko. I w 1776 roku najpierw zgromadzenie w Massachusetts, a potem 4 lipca Kongres Kontynentalny przyjął deklarację niepodległości. Tutaj niedawno, nawet tak jak nagrywam ten filmik, mieliśmy rocznicę deklaracji niepodległości. Mamy 4 lipca 1776, Deklaracja Niepodległości. Deklaracja Niepodległości. Widzimy ją na tym obrazie, bodajże z 1818 roku. Dokument opracował Thomas Jefferson, późniejszy trzeci prezydent Stanów Zjednoczonych, Benjamin Franklin, którego na pewno kojarzymy także z jednej z poprzednich lekcji, to ten, który wynalazł piorun ochron, i John Adams, prawnik, który bronił wtedy Brytyjczyków po masakrze bosnańskiej w 1770 roku, a został drugim prezydentem Stanów Zjednoczonych za czasów George'a Washingtona, którego też tu widzimy, był wiceprezydentem. Możemy sobie na przykład przytoczyć fragment Deklaracji Niepodległości, w zasadzie jej początek. Uważamy za niezbite i oczywiste prawdy, że ludzie stworzeni zostali równymi sobie, że Stwórca udzielił im pewnych praw niezbywalnych, w rzędzie których na pierwszym miejscu postawić należy prawo do życia, do wolności i poszukiwania szczęścia, że w celu zapewnienia sobie tych praw ludzie ustanowili między sobą rządy, których władza wypływa z woli rządzonych. No i tutaj widzimy pierwsze raz odwołanie do tak zwanych praw naturalnych. To jest taki pierwszy oficjalny dokument, w którym się do tego ktoś odwołuje. Kolonie przekształcają się w Stany i tworzą nowe państwo Stany Zjednoczone. Kongres po niemałych sporach powołuje także regularną armię, przyznaje jej dowództwo Waszyngtonowi, także szerokie uprawnienia mu daje w tej kwestii. Obawiano się, że Waszyngton zrobi coś takiego jak Cromwell w
podczas rewolucji angielskiej, że przejmie władzę za pomocą sił, ale na szczęście do tego nie doszło. Ale nawet dochodziły, były takie głosy, żeby Waszyngtona później mianować królem zamiast prezydentem, ale to już są takie małe rzeczy może, no, ale taka ciekawostka, myślę, że warto wiedzieć. Latem 1776 roku Anglia sprowadza sobie posiłki, mianowicie 45 tysięcy żołnierzy. Wśród nich 30 tysięcy to najemnicy z Niemiec, głównie z Hesji. No i w starcia z nimi byli to znakomicie wyszkoleni żołnierze. Amerykanie ponoszą porażki, ale przełom następuje pod Saratogą w 1777 roku. Amerykanie odnoszą pierwsze poważne zwycięstwo, czyli tutaj może sobie trochę zrobimy miejsca. 1777 mamy bitwa pod Saratogą. Na pomoc Amerykanom przybywają różni ludzie z całego świata, w tym dwóch bardzo znanych Polaków, Tadeusz Kościuszko, czy też Kazimierz Pułaski. Kościuszko wsławił się pracami inżynieryjnymi, on złapał tą myśli wolnościowe już w Polsce, później Francji je rozwijał, gdy usłyszał o wojnie w Stanach Zjednoczonych, która w Francji była bardzo nagłaśniana. Postanowił tam też właśnie wyjechać, m.in. fortyfikacja West Point, dzisiejszej Akademii Wojskowej, to jego zasługa, czy też wzniesień przy Filadelfii. No, Kościuszko stał się bardzo znany, później bodajże był awansowany do stopnia generała brygady. Kazimierz Pułaski z kolei niestety, ale zginął w trakcie wojny, w trakcie bitwy pod Savannah, ale jest uważany za twórcę amerykańskiej kawalerii wojskowej. No, czyli dwóch Polaków, którzy bardzo się zasłużyli, osobiście poznali George'a Washingtona. Francja, tak jak sobie mówiliśmy, też była zainteresowana tym konfliktem. Była głównie zainteresowana osłabieniem Anglii. No i Ludwik XVI w 1778 roku postanawia, że Francja opowie się w tym konflikcie po stronie kolonistów i skutecznie pomoże wyprzeć Anglików. Do tego przyczynił się także oczywiście Benjamin Franklin, który wtedy rezydował jako reprezentant interesu kolonii, reprezentant kongresu, rezydował wtedy w Paryżu. Handel z koloniami blokowała wtedy angielska flota, utworzono więc tak zwaną antyangielską Ligę Zbrojnej Neutralności, w skład której wchodziła Rosja, Dania, Szwecja, Holandia, Portugalia, Neapol, Sycylia, Cesarstwo Habsburgów i Prusy. No i państwo to zaczęło wywierać naciski, głównie dyplomatyczne, na angielski dwór, żeby znieśli tą blokadę, a floty Hiszpanii i Holandii przystąpiły nawet do działań zbrojnych przeciwko tej blokadzie towarów. Też miało oczywiście w tym interesy. Wojny to zawsze są spory interesów i doprowadzanie swoich interesów do skutku. Siły angielskie, rozproszone na wielu frontach, zaczęły ponosić porażki, nawet brytyjska flota zaczęła przegrywać, pogorszyło się zaopatrzenie wojsk angielskich, gdyż transport w tamtym okresie był bardzo długi, z Anglii do Ameryki można było przecież podróżować parę tygodni. Ostatecznie prawie dwukrotnie większe siły amerykańsko-francuskie pokonały Brytyjczyków dowodzonych przez generała Cornwallisa w bitwie pod Yorktown w 1781 roku. Ona była tutaj taka bardzo przełomowa. 1781 bitwa pod Yorktown. Oczywiście ten proces wojny o niepodległość jest o wiele bardziej złożony, my tak sobie tutaj mówimy trochę w skrócie, to wszystko, mamy jeszcze bitwę o Bunker Hill, możemy sobie mówić o tam różnych rzeczach, które się w takim działy, ale my tutaj na potrzeby polskiego programu nie wgłębiamy się aż tak w ten problem, no nawet trochę tutaj tak rozszerzam. Wojnę całą kończy tak zwany Treaty of Paris, czyli Traktat Paryski. 1783, Traktat Paryski. Tak, podpisany w Paryżu, gdyż Francja była mediatorem tutaj między Anglią a Ameryką. Wtedy Stany Zjednoczone zostają uznane za niepodległe państwo. W rękach Anglii pozostaje tylko Kanada w Ameryce Północnej, Hiszpania zyskuje Florydę i Minorkę, a Francja kilka faktorii handlowych w Indiach i w zachodniej Afryce, tam w Ameryce Północnej nic.
No i po ogłoszeniu niepodległości Stany musiały jakoś uformować jakikolwiek w ogóle system rządzenia państwem, ustrój polityczny. I dlatego, jako że w każdym z Stanów obowiązywała jakaś odrębna własna konstytucja, pierwszą ogłoszono w Virginii w 76, prowadziły one samodzielną politykę zagraniczną, własne systemy finansów, własne systemy celne i USA było wtedy konfederacją, czyli związkiem państw z ograniczoną władzą centralną. Warto sobie zapamiętać to pojęcie, że to jest konfederacja, to związek państw z ograniczoną władzą centralną. No i ta trudna sytuacja wewnętrzna, między innymi duża inflacja, czy też nawet poparcie idei właśnie stworzenia federacji z silną władzą centralną, wprawiła do tego, że w 1787 roku zwołano w Filadelfii Federalną Konwencję Konstytucyjną. Przewodniczył jej George Washington, Thomas Jefferson, James Madison i Alexander Hamilton, którzy są nazywani, którzy są uważani za jednych z ojców założycieli, bo ich znacznie więcej. Razem z grupą około innych 50 polityków, prawników przez 4 miesiące opracowywali projekt konstytucji, która miała być konstytucją nowej federacji. Został on ratyfikowany przez wszystkie Stany i w 1788 roku USA stało się oficjalnie federacją, czyli państwem związkowym, które ma silną władzę federalną, czyli tą ogólnopaństwową, ale oczywiście każde te lokalne terytoria mają swoje jakieś wewnętrzne organy administracyjne, policję, podatki i tak dalej, ale mają wspólną politykę zagraniczną, obronnościową, wspólną politykę ceł, walut, imigracji, emigracji, podatków federalnych, to takie też można było nakładać, no i obywatelstwo. Czyli można powiedzieć, że to jest takie państwo z trochę ograniczonymi państwami. To jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa, jeśli chodzi o państwo z ograniczonymi państwami, czyli federacja. I tym są Stany Zjednoczone po dziś dzień. Sama konstytucja została wprowadzona w życie w 1789 roku. Konstytucja USA. Ona zastępowała dokumenty, które wcześniej obowiązywały prawnie w USA, czyli artykuły Konfederacji i Wieczystej Unii, one w latach 81-88, ale konstytucja już od początku budziła duże kontrowersje, bano się, że władze federalne mogą nadinterpretować zamieszczone w niej zapisy, był spór między, powstały dwa ugrupowania, federaliści i antyfederaliści, no, nazwy same wskazują, federaliści chcieli większej władzy oczywiście federalnej, anty nie, no i w 1791 roku zatwierdzono dodatkowo 10 poprawek do konstytucji, 1791, 10 poprawek, które gwarantowały m.in. tą wolność sumienia, wolność osobistą, czy też prawo do posiadania broni. Nazywane są one także kartą praw. Karta praw. Wolność do posiadania broni także gwarantowały, znaczy tak dokładnie jest napisane, że ludzie mają prawo obalić rząd, jeśli będzie się też źle zachowywał. No w zasadzie wtedy nikt nawet nie musiał zakazywać posiadania broni, to jest taka oczywiście punkt sprzeczny, ale nawiążę trochę do niego. Wtedy nikt nie musiał zakazywać posiadania broni, gdyż każdy ją po prostu miał. To było naturalne, że człowiek może mieć broń i tego w zasadzie nie można było zakazywać, bo teraz są jeszcze dysputy, czy ta konstytucja rzeczywiście jej zakazuje, czy nie. No i łącznie do dzisiaj, do dnia dzisiejszego, czyli do 2004 roku, 2014 roku, przepraszam, wprowadzono 26 poprawek, tak jak tutaj nagrywam ten filmik. Sama konstytucja USA zaczyna się słynnymi słowami We the People, czyli my ludzie, my lud Stanów Zjednoczonych, może zacytuję, w celu utworzenia bardziej doskonałego związku, ustalenia sprawiedliwości, zapewnienia spokoju wewnętrznego, zabezpieczenia wspólnej obrony, popierania powszechnego dobrobytu i zagwarantowania błogosławieństw wolności dla nas samych i dla naszej potomności, zarządzamy i ustanawiamy niniejszą konstytucję dla Stanów Zjednoczonych Ameryki. No to jest wstęp, preambuła do konstytucji amerykańskiej, ona oczywiście po dziś dzień funkcjonuje. Jak wyglądał ten system amerykański? Był to system republikański, samo słowo demokracja się w całej konstytucji w ogóle nie pojawia. Nawet ojcowie założyciele, czyli ci signatariusze tej konstytucji przestrzegali przed demokracją, uważali ją za
niebezpieczną. Początkowo nie każdy miał prawo głosu, to było tylko jakaś część społeczeństwa ograniczona odpowiednimi cenzusami. Myślę, że warto się w ten temat zgłębić, ale szanowana była wolność właśnie każdego człowieka, równość wobec prawa i tak dalej. To były te najważniejsze rzeczy, do których się oni odwoływali. Ustanowiono jako władzę federalną dwuizbowy kongres, który był złożony z senatu, jest tu złożony nadal, z senatu i izby reprezentantów. Z każdego stanu wybiera się do dziś po dwóch senatorów na sześcioletnią kadencję, przy czym co dwa lata zmienia się 1/3 senatu. Posłowie z kolei tej izby reprezentantów dobierani są według zasad proporcjonalności. Wtedy to był 1 na 30 tysięcy mieszkańców, teraz 1 na pół miliona. Na czele władzy wykonawczej oczywiście stoi prezydent. Wybierany jest co 4 lata w wyborach dwustopniowych. Na czele władzy wybory prezydenckie są pośrednie, czyli obywatele wybierają też prezydenta i w pierwszym etapie obywatele, no właśnie, w pierwszym etapie też obywatele wybierają najpierw elektorów w Stanach, poszczególni elektorowie są wybierani w Stanach, w zależności ile istnieje miejsc w kongresie, a w drugiej rundzie elektorzy wybierają tego prezydenta, no ale oni głosują tak jak obywatele chcą, więc to tak jest w zasadzie tak jakby ci obywatele głosowali. Prezydent ma bardzo dużą władzę jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, jest głową państwa, zarazem z szefem rządu, powołuje, odwołuje sekretarzy stanu, czyli odpowiednik naszych ministrów, jest także zwierzchnikiem sił zbrojnych, mianuje urzędników, sędziów i oficerów, także posiada prawo inicjatywy ustawodawczej, prawo weta wobec uchwał kongresu. Jego weto może zostać oczywiście odrzucone przez 2/3 głosów, no i w przypadku, gdy prezydent naruszy prawo, kongres może postawić go na zasadzie impeachmentu w stan oskarżenia, tak się nazywa tam impeachment, i senat, z kolei senat pod przewodnictwem prezesa Sądu Najwyższego może go wtedy osądzić. Można go odwołać za zgodą większości rządu i 2/3 kongresu. Wtedy, tak jak w przypadku śmierci, przejmuje władzę wiceprezydent. Senat z kolei zatwierdza traktaty międzynarodowe, nominacje na urzędników federalnych i sędziów federalnych Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy jest najwyższą władzą sądowniczą w Stanach Zjednoczonych. W jego skład wchodzi 9 sędziów, wybierani są dożywotnio. Orzeka on zgodność jakiegokolwiek prawa z konstytucją, rozstrzega wszelkie konflikty pomiędzy organami władzy i on ma głos decydujący w Stanach Zjednoczonych. Tak to mniej więcej w skrócie wygląda. Widzimy tutaj właśnie już w Stanach był zastosowany ten trójpodział władzy. Tutaj jeszcze tak już na zakończenie powiemy sobie taką ciekawostkę, że większość sygnatariuszy właśnie Deklaracji Niepodległości i tak dalej, to byli wolnomularze i dlatego się też tak często nawiązuje, że mówi się, że te Stany Zjednoczone to taki kraj masonerii, no rzeczywiście było przez nich założone, ale czy to źle, no źle na tym widać na razie nie wyszli. Dziękuję Wam oczywiście za uwagę, mam nadzieję, że było w miarę ciekawie, taki dość ciekawy temat, coś innego, odskoczyliśmy od Europy. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia ponownie. Trzymajcie się, cześć! Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontakt@gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.